Cześć, tutaj Miałkoper z portalu ringpolska.pl, witam Was serdecznie i zapraszam na ostatnią przedświąteczną prasóweczkę bokserską, którą zaczniemy sobie od Tomasza Adamka. Bogural udzielił wywiadu Super Expressowi i w tym wywiadzie odniósł się do spekulacji na temat swojego powrotu na ring. Przypomnę, Mateusz Borek ostatnio zakomunikował, że Adamek wróci 18 czerwca na gali Polsat Boxing Night pojedynkiem z Dariuszem Michalczewskim. Co na to Adamek? Posłuchajcie. Nie mogę potwierdzić, póki co jest taka propozycja. Na pewno moja walka odbędzie się 18 czerwca na gali, którą będzie organizował Tomasz Babiloński. Rozmawiamy z Zygmuntem Solożem. Prezes Polsatu kilka tygodni temu odwiedził mnie w New Jersey i złożył konkretną propozycję, dlatego wracam na ring. Oczywiście nie mogło zabraknąć też pytania o kasę, czy ten powrót Adamka jest dla kasy. Góral odpowiada: mój menadżer i drugi ojciec Zygir Rozalski dobrze mi doradził z inwestycjami, teraz żartuję, że co miesiąc pełnię rolę listonosza, chodzę po domach i inkasuję pieniądze za wynajem. Oczywiście wykonuję drobne prace, jak przykręcenie gniazda elektrycznego, jednak robię to z nudów, bo teraz pracuje tylko moja żona, która jako pielęgniarka w szpitalu na Manhattanie bardzo dobrze zarabia. Także słyszycie, Tomasz Adamek zapewnia, że nie wraca dla pieniędzy, no ale prawda jest taka, że kasa jest tutaj jednym z głównych czynników motywujących Górale, jeśli nie tym najważniejszym, bo co by nie mówić o wysokości pensji pielęgniarki w szpitalu na Manhattanie, czy o kasie, jaką można wyciągnąć z wynajmu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to jednak tutaj są do zgarnięcia naprawdę duże, konkretne pieniądze i to praktycznie za jeden wieczór. No bo nie wyobrażam sobie, żeby Tomek Adamek do walki z Dariuszem Michalczewskim czy z inną tego typu postacią w tym wieku, na tym etapie kariery, czy w zasadzie już po karierze, robił jakikolwiek taki ciężki obóz. On jest na co dzień w formie, więc pewnie przyleciałby po prostu do Polski na 2 tygodnie, popstrykał sobie trochę zdjęć, kilka wywiadów udzielił, może strzelił też jakiś taki obóz lekki, sparingowy, lekkie przygotowania, potem 8 czy 10 rund z Dariuszem Michalczewskim w ringu, to na pewno na zasadzie takiego no, troszkę bardziej poważnego sparingu, a może i mniej poważnego, coś pokroju tej walki Roya Jonesa Jr. z Mike'em Tysonem i konkretna kasa jest na koncie, bo na pewno z tego typu imprezy byłoby robione pay-per-view, także no, zamiast chodzić po domach, ściągać ten czynsz, czy liczyć na pensję żony pielęgniarki, no to naprawdę Tomek może sam w jedną noc praktycznie zarobić duże pieniądze, potem w perspektywie jeszcze 2 kolejne pojedynki, bo wstępnie mówi się o 3 występach Adamka na Polsat Boxing Night, więc no, może kasa nie jest tutaj głównym czynnikiem, na pewno Adamkowi też brakuje adrenaliny, brakuje tych wszystkich emocji, które mu towarzyszyły przez tyle lat sportowej kariery, brakuje kontaktu z widzami, więc tutaj od strony emocjonalnej też w jakiś sposób się zaspokoi, no ale kasa jest tutaj do zgarnięcia konkretna. Wiecie, co mi się w tym wszystkim podoba? Jest taka jedna rzecz odnośnie Adamka, że nie ma już teraz gadania o jakichś celach sportowych, że to jest powrót, żeby zdobyć mistrzowski pas kategorii ciężkiej, tak jak było wcześniej. Pamiętacie, Adamek stoczył 1 czy 2 takie udane walki z słabej klasy rywalami i nagle pojawiły się nadzieje, że tutaj Adamek wyjdzie do Manuela Czara, może do jakiegoś innego słabszego mistrza i jeszcze zdobędzie mistrzowski pas. Teraz tego nie ma, sam Adamek mówi, że to już nie te lata, że będzie się mierzył w takich walkach pokazowych i to jest uczciwe podejście i mam nadzieję, że jeśli Adamek na przykład wypadnie dobrze na tle Dariusza Michalczewskiego, czy nie wiem, Przemka Salety, bo ostatnio mówił już o Przemku Salecie, nie będzie zaraz mówienia o mistrzowskich pasach, chociaż tutaj nigdy nic nie wiadomo. Ostatnio Tyson fajnie wypadł na tle Roya Jonesa Jr. i też już niektórzy mówią, że tego czy tamtego by znokautował. Pozostajemy przy temacie pokazowych pojedynków pięściarskich. W listopadzie zmierzyli się w walce pokazowej Roy Jones Jr. i Mike Tyson. Ten ich pojedynek okazał się wielkim hitem kasowym, 1 600 000 sprzedanych pakietów pay-per-view, no i zanosi się na to, że Tyson będzie toczył kolejne takie walki. Przed tym pojedynkiem obaj pięściarze byli badani przez WADA, czyli przez Komisję Antydopingową. Tę WADA pisaną przez V, a nie przez W, pod kątem substancji zakazanych z wyłączeniem marihuany i substancji pochodnych, no bo jak dobrze wiecie, Mike Tyson gra w zielone i ma zielone, także tutaj badanie nie miało sensu, no ale badano ich pod kątem innych substancji, no i jak informuje Mark Raimondi z ESPN, powołując się na Andy'ego Fostera ze Sportowej Komisji Stanu Kalifornia, wyniki tych testów antydopingowych były negatywne. Także gdybyście mieli jakieś wątpliwości co do czystości Roya Jonesa Jr. i 54-letniego Mike'a Tysona, to ja Was po prostu odsyłam do tego komunikatu Sportowej Komisji Stanu Kalifornia. Od siebie nic nie będę dodawał, bo moim zdaniem to jest jedna wielka farsa. Badania przed tego typu walkami, tego typu zawodników. Oczywiście nie spodziewałem się oficjalnie żadnego innego komunikatu, żadnego innego wyniku. Czekam jeszcze na walkę Mike Tyson kontra Shannon Briggs i podobnego komunikatu po takiej walce, że i Tyson, i Briggs są czyści, także to tyle w tym temacie. A teraz przechodzimy już do współczesnych mistrzów kategorii ciężkiej. Bardzo słabo, moi drodzy, sprzedała się na Wyspach Brytyjskich ostatnia walka Antonego Joshua z Kubratem Pulewem o mistrzowskie pasy WBA, WBO i IBF w kategorii ciężkiej. Zaledwie 600 tysięcy sprzedanych transmisji w systemie pay-per-view. To jest ponad 2 razy mniej niż poprzednia walka Joshua, ten rewanżowy pojedynek z Andym Ruizem Juniorem. Tam było 1,5 miliona pay-per-view, tu zaledwie 600 tysięcy. To jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o mistrzowskie walki Joshua, no ale wynik był w zasadzie znany i prawda jest taka, że w tym momencie, jeśli chodzi o Joshua, to wszyscy czekają na jedną walkę, na walkę z Tysonem Furym. Jak jesteśmy już przy Tysonie Furym, to Anthony Joshua odniósł się do komentarzy Furego na swój temat, na temat wywiadu, jakiego udzielił po zwycięskim pojedynku z Kubratem Pulewem. Pamiętacie, ja mówiłem wam o tym, że AJ raczej tak na okrętkę wypowiadał się na temat walki z Tysonem Furym, unikał jednoznacznej deklaracji. Tutaj przy okazji wyjaśnienie dla części z was, bo czytałem komentarze, że ja jestem zakochany w Furym, że źle odbieram Antonego Joshua. Nie, po prostu komentowałem to, co na jego temat powiedział Tyson Fury. Uwierzcie mi, ja emocjonalnie nie jestem tutaj w żaden sposób zaangażowany. Lubię Furego, no ale to nie jest tak, że pójdę za nim w ogień, że będę tutaj hejtował Joshua tylko dlatego, że lubię Furego. Nie, tak naprawdę jest mi wszystko jedno, który z nich walkę wygra i tyle. Natomiast komentowałem to, co powiedział Tyson Fury, a teraz Anthony Joshua tłumaczy, dlaczego tak na okrętkę, naokoło mówił o walce z Tysonem Furym. Posłuchajcie, mówi AJ: ja stwierdziłem po prostu, że jeśli to Tyson Fury będzie miał pas, to chcę z nim walczyć. Chodziło mi o to, że nie ma dla mnie znaczenia, kto ma pas. Zależy mi tylko na bezdyskusyjnym mistrzostwie i to tego wieczoru chciałem przekazać. Fury odebrał to tak, jak chciał. Ja nigdy nie unikałem żadnej walki, mierzyłem się z 7 mistrzami w swojej krótkiej karierze, a Tyson jest po prostu kolejnym mistrzem. Nie ma powodu, bym traktował go inaczej niż pozostałych. Jeśli Tyson Fury chce walczyć, to ja jestem chętny, mam 4 pasy, on ma 1 i odbiorę mu go. To była wypowiedź Joshua dla Sky Sports, a dzień później Joshua udzielił wywiadu IFL TV i w tym wywiadzie jednoznacznie zadeklarował, że chce, aby jego kolejnym rywalem był Tyson Fury, bez względu na to, czy Federacja WBO pozbawi go pasa mistrzowskiego za brak obowiązkowej obrony z Oleksandrem Usykiem. Joshua mówi wprost: następny będzie Fury, czy z pasem WBO, czy bez. Także zobaczymy, jakie stanowisko zajmie Federacja WBO, no i czy obozy Tysona Fury'ego i Antonego Joshua się dogadają. Wstępna data tego pojedynku to maj przyszłego roku, także trzymajmy kciuki, żeby panowie się dogadali, żeby WBO nie wchodziło w drogę, a nawet jak wejdzie w drogę, to PAL 6 już ten pas WBO. Oleksandr Usyk może na swoją unifikację poczekać. Teraz wszyscy chcą jednej walki: Tyson Fury kontra Anthony Joshua. Na razie to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i życzę wam wesołych, udanych świąt.